Witam wszystkich w nowym odcinku. No i co my tu dzisiaj mamy? Zobaczcie, stoi auto Opel Vectra C 1.9 CDTi 150 koni. Tam leży zderzak, tu już troszkę porozbierałem. No i co się stało, że ja to rozbieram? To się stało, że pękło pół paska klinowego. Zobaczcie, widać? Widać. I prawdopodobnie pół tego paska weszło pod koło zębate wału korbowego i się rozrząd przestawił. Jechałem wtedy z Karoliną do miasta. No i jadę, nagle coś strzeliło. Auto tak dziwnie zaczęło chodzić. No ale jadę dalej, mówię, co to się dzieje? No i nagle auto traci moc. Zatrzymałem, próbuję nawrócić, auto zgasło i już nie odpala. No i ja głupi jeszcze próbowałem odpalać. Nie spodziewałem się, że mógł pasek strzelić. Widzicie? Tutaj jest pasek od rozrządu, rozrząd był wymieniany. Gdzie jest obudowa z rozrządu? Tutaj jest obudowa z rozrządu, 401 tysięcy. W 2020 roku był robiony rozrząd. No i wam teraz nie pokażę, ile ma przejechane, ale na tym rozrządzie zrobiłem jakieś 20 tysięcy. No i niestety pasek strzelił. Resztki weszły tam pod koło zębaty wału korbowego. Rozrząd się przystawił. No i zapewne powyginało zawory. W najgorszym wypadku zgięło głowicę i pogięło korbowody. No i właśnie będę to rozbierał. Tutaj już, o, tu mi się nawet łamało ze starości. To jest powrót od paliwa z trysków. Powolutku sobie to rozbieram, akumulator wyciągnąłem, filtr powietrza wyciągnąłem. Będę teraz tutaj te wszystkie przewody wtryskowe wykręcał i spróbuję wtryski. Tutaj te przewody, to. No i odkręcę tu pokrywę zaworów tutaj. No i później głowicę, tylko żeby do głowicy się dostać, tak trzeba odkręcić kolektor ssący i kolektor wydechowy. Ale żeby kolektor wydechowy odkręcić, to trzeba tutaj wszystkie te chłodnice, ten pas przedni, chłodnice i dopiero się dostać tam do turbo. Więc rozbierania jest bardzo dużo. No nie wiem, czy ja go sprzedam po prostu na złom, czy da się go uratować, bo koszt takiej naprawy zależy, co tam się stało. Jak tylko zawory i sam to zrobię, no to koszt jakieś 1500 zł z robocizną, bo trzeba oddać głowicę do planowania, do sprawdzenia. Więc 1500 zł to nie jest jeszcze dużo. No bo fajne autko, ja go kupiłem 6 lat temu. 6 lat temu, tak, zrobiłem ponad 120 tysięcy nim, przejechałem i w ogóle się nie psuło. Jedna naprawa, którą zrobiłem, to wymieniłem właśnie turbinę 3 lata temu chyba, a tak poza tym to autko bezawaryjne, cały czas jeździło. No i postaram się to naprawić. Dobra, zabieram się za rozkręcanie, pościągam to wszystko i się włączę. No i dobra, ja już sobie tutaj odkręcam przewody paliwowe od wtrysków. No i widzicie, tak to jest z tymi autami. Urwie się pasek, no i silnik na złom niestety. Ale no nic, no trudno się mówi, no. Ja byłem pewny, że tu się nic nie zepsuje, skoro rozrząd był robiony. To byłem pewny, że tu się nic nie zepsuje. No to widzicie, rozrząd się trzymał, tylko że pasek klinowy się urwał. Strzeli pasek, wszedł pod ten. No i dupa. Teraz się męczuję. Auto fajne było. Trzeba rozebrać. W sumie sam jestem ciekaw, co tu się stało, co tu się odwaliło. Dlatego to rozbieram. Mógłbym to od razu sprzedać gdzieś tam na części czy na złom. Ale że jestem dociekliwy, ja sobie to wszystko porozbieram. A nóż wyjdzie, że sadzę 1000 zł i dalej będę 6 lat jeździł. Tylko nie wiem, czy ja to później poskładam. A mam nadzieję, że poskładam. Co to taki silniczek? Może być tak, że po prostu zgięło głowicę, pogięło korbowody. No i takiego silnika nie da się już niestety uratować. Tutaj wszystko pościągane. Teraz zabieram się za wtryski. Zacznijmy sobie może od tego. No i tak, wtrysk któryś wymieniałem. Może być drugi albo trzeci. To mi się właśnie teraz przypomniało, że ja któryś wtrysk wymieniałem. Znaczy wymieniałem wtrysk, a pod którymś wtryskiem wymieniałem podkładkę taką miedzianą, bo mi właśnie tam przedmuchało.
sobie popisałem numerki. Pierwszy od rozrządu, później drugi, trzeci, czwarty, żeby później nie pomylić. Opuszczę sobie śruby. Nie wiem, czy te wtryski w ogóle wyjdą. Wiecie, jak to jest z wtryskami. One siedzą jak... A tu co to? Inna śruba, 13. Nie może być. A tutaj? Tutaj 12. O, tam 13 jedna. A to może być, że tego wymieniałem. Jakiś taki błyszczący. Może być. Kurde, wtryski się ruszają. Widzę, że one chyba w palcach wyjdą. Tu jest 13. Podkładka, no i co? Tutaj też podkładki, dobra, pościągam wszystkie. Tylko czy te wtryski wyjdą, to jestem ciekaw. Jak to się za to zabrać? Ten jeden, czułem, że on chce iść. Żeby to nic nie łamać. Tam chce iść, on się rusza. On pewnie pójdzie łatwo. Trzeba się tu gdzieś zaprzeć. Tylko jak? Tutaj nie bardzo. O, zaraz coś urwę. Ten też się rusza. Ten też się rusza. O, ten chyba najgorzej. Czy ja go tak złapię? Bo w niektórych autach to te wtryski trzeba, nie wiem, samolotem wyciągać, tak siedzą. Albo czołgiem. A tutaj w Opelku jak? Coś próbuje iść. Tak, może sobie. O, dobra, mamy wtrysk. Ho, 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 ale syf. O kurde. Co to się tam działo? Czy wy to widzicie? Ten wtrysk chyba... On w ogóle chyba nie działał, zobaczcie. Patrzcie, co to jest. Czy wy to widzicie? Co to w ogóle jest? Cała końcówka, to się wszystko wlało chyba do środka. Ten wtrysk chyba nie działał w ogóle. Tak mi się coś wydaje, zobaczcie, co to jest. Ale no nie wiem. Tak raczej nie powinno wyglądać. Ten pójdzie? Pójdzie. O, ten jeszcze lepiej poszedł. Bajka tutaj. Dobra, ten już normalnie wygląda. Jest zardzewiały, ale tutaj końcówka. Końcówka też nie jest za fajna. No, czarna. Dobra, lecimy trzeci. No i ten film raczej... O, dobra, ten też poszedł. Raczej podzielę na kilka części. Nie będę w jednym odcinku tego wszystkiego nagrywał. Puszczał, bo ten odcinek by trwał 5 godzin. Więc ja z tego zrobię taką serię. Kilka odcinków. Będę sobie troszkę pomalutku rozbierał. O, wyłaź. Chuju. Dobra. Jest trzeci. Jak trzeci wygląda. O, o kurde. O kurwa. Co to w ogóle jest? Kolejny taki. Ten czwarty wtrysk, no nie idzie go wyciągnąć, no nie ma szans. No i tak, ściągnąłem pasek, bo pasek i tak poszedł do wymiany i chciałem zakręcić tutaj kołem, gdzie są te wszystkie popychacze. No i nie da rady ruszyć, z całej siły ciągnę, czyli wszystkie zawory są na pewno pogięte. Godzina później rozjebałem wtrysk, niestety jeden jest do wyrzucenia. No i nie idzie go wyciągnąć. Wszystkim próbowałem. Już tu młotkiem zacząłem bić, żeby puścił. No nie puści. Niestety. Masakra. Nie idzie go wyciągnąć. No i nie ściągnę tej pokrywy zaworów, jak nie wyciągnę tego wtrysku. O, trzeba chwilę pomyśleć. Nie będę próbował. Może mi się go uda wyciągnąć do jutra. Znowu minęła godzina. Nie wiem już, jak go wyciągnąć. Zrobiłem tu takie coś. Przyspawałem taką rurkę do tego wtrysku, dałem takie klucze i teraz będę pobijał tutaj, o, tutaj zabezpieczyłem, o, tak, o,
i tam będę podważał i może to wyjdzie, zobaczymy. Godzina 21:40. Ile godzin? Przynajmniej ze 3 godziny się tutaj męczyłem z tym jednym wtryskiem. Co ja już tu modziłem, zobaczcie co ja zrobiłem. W końcu puścił. Patrzcie, taka śruba, tutaj takie, taka szajba, którą zamówiłem do cyrkularki. I tak to robiłem. Stukałem, stukałem, tu wszystko przyspawałem do tego wtrysku. Tu jest przyspawany do wtrysku. Tutaj zaczepiłem taką blaszką. Patrzcie, jest. Ale siedział, ja pierdolę. 3 godziny, no i wcześniej jeszcze. Tyle się męczyć z jednym wtryskiwaczem. Ale ja powiem wam, ile tam jest wody teraz w cylindrach, ile wszystkiego brudu. Ja tu spawałem, zobaczcie jak ja to pospawałem, ten wtrysk. Nie było szans, żeby go normalnie wyciągnąć. No niestety, jest do wyrzucenia. Ale tam na szrocie się znajdzie za stówkę jakieś i się założy i będzie. Ale naprawdę, co ja się tu naszarpałem, to moje. Ale nie poddałem się. Mówię, poskładam to, wywiozę grata na złom. I tak, poszedłem do domu, posiedziałem, ochłonąłem, przyszedłem i tak się tu męczyłem. I męczyłem, i męczyłem, ale nie odpuściłem. No i dałem radę. Dobra. Nie wiem, czy mi się dzisiaj jeszcze chce, ale spróbuję jeszcze te śruby podkręcać. Zrzucić tą pokrywę zaworów. Zobaczę, co tam się dzieje. Wszystkie śruby odkręcone, tak mi się wydaje. Czy to tak zejdzie? Marka nie chce stać. Tak, wszystko podkręcone. No się rusza. Siedzi mocno jeszcze. Nie chce się poddać. Aha, jedna śruba jeszcze, dobra. Ale ja jestem zmęczony trochę. I nie zauważyłem, że tu jeszcze śruba jest jedna. O, o, ta najdłuższa chyba. O, teraz powinno zejść. Tak, dobra. Co nam się tu okaże? Kable mnie tu denerwują. Oh, dobra. Uff. O, ho, 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 ho. Już wam pokazuję, co tu się działo. No i zobaczcie, co tu się stało. Połamane wszystko. Potężnego strzała to dostało. Wszystko jest połamane. Naprawdę, patrzcie. No niestety. Masakra się tutaj wydarzyła. Patrzcie, wszystko połamane. Drobny mak. Ale strzała dostało. Każde jedno jest złamane. No niestety. Wszystkie te wydechowe dźwigienki, jakoś tak, jak, nie pamiętam już jak to się nazywa, ale wszystkie są połamane. Światło tutaj mam, o dobra. Wszystko jest połamane. Czyli tylko zawory wydechowe dostały strzała, bo te, sprawdzałem, wszystkie są dobre. One nie dostały, na szczęście. Ale nie wiadomo jak tam głowica. Kolejny dzień. Działam sobie tutaj znowu, już cały przód rozebrałem, chłodnicę odciągnąłem, ściągnąłem osłonę tutaj od turbiny i będę się zabierał za odkręcanie wszystkich śrub od kolektora wydechowego. No i właśnie, nie mam takich kluczy, żeby odkręcić tutaj głowicę, bo jak to działa? Kolektor mi wyjdzie z sondy razem z głowicą,
muszę odkręcić kolektor wydechowy. Ja już sobie tu pomalutku odkręcam głowicę. Musiałem pojechać kupić taki klucz. O taki. Bo nie miałem takiego. Śruby już popuściłem. Och. Teraz wystarczy poodkręcać. No i tak, śruby odkręcamy najpierw ta, później ta, później ta, 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 ta. Wiecie, na przemian, żeby nie odkręcać na przykład z dołu, później z góry. Bo wam może głowica pęknąć. Jak już popuścimy, to już można odkręcać po kolei. Mam nadzieję, że wszystko odkręciłem. Ta głowica spokojnie zejdzie. Mam rozkręcanie strasznie dużo. Kilka godzin. Bo nie powyciągam. No i tak. Głowica się rusza. Jak ja to wyciągnę sam? To nie waży 5 kilo. Tylko pewnie kurde ze 40. Że ja ją podniosę. Dobra. Czy coś tu jeszcze trzyma? Coś wtyczka jedna. Nie, dobra. Coś tam trzyma. Wtyczek gdzieś nawsadzają od spodu. Nie widać tego. A weź to odepnij. Nie widzę jeszcze, ale muszę to wtyczkę odpiąć. To wsadzi jakąś wtyczkę. Co za głąb. Z tyłu gdzieś. I co my tu mamy? Uszczelka. I mamy te nasze tłoki nieszczęsne. Tak to wygląda od spodu. No i co, ja tu żadnych uszkodzeń nie widzę. Oberwały tylko te górne zawory. Ale one są na swoim miejscu. Na tołkach tylko leciutkie ślady. No zobaczcie, tutaj się nic złego nie stało. No, trzeba powyciągać te zawory wydechowe i sprawdzić. Bo dolne w ogóle. One były zamknięte, jak wtedy to owalnęło. Tak to wygląda w środku. Górne w ogóle nie uderzyły w tłoki. Dolne leciutko. Te wydechowe. No i nie wiem. Pojadę do kolegów mechaników. Zawiozę im to głowicę. Niech oni to posprawdzają. I może będzie jeszcze jeździł ten grat. Oby.